Nadal nie brakuje nam buraków. Tutaj pozwolić sobie na dwa, trzy słowa obrony naszego narodu, ponieważ kurde, dzieciaki, zapytajcie swojej mamusi i tatusia, ile oni zarabiają. Cześć, dzień dobry, z tej strony wasz brytyjski korespondent. A w tych pięknych okolicznościach przygody naszło mnie dzisiaj na przemyślenia względem tego, czym Polacy różnią się od Anglików. Chodzi mi o takie różnice kulturowe, o różnice w zachowaniu. Przygotowałem sobie dzisiaj pięć takich różnic, które mam zamiar wam przedstawić. Będziecie mieli pole do popisu w komentarzach, aby wyrazić swoją opinię na ten temat, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. Zapraszam do oglądania. Zaś pomysł na to nagranie wziął się z tego, że gdy przyjechałem do Polski, to jechałem samochodem i dosłownie pierwszego dnia RMFFM, speaker radiowy, przedstawiał tam takie wyniki sądy przeprowadzonej wśród ludzi z pokolenia Z, czyli moje rozumienie jest to takie, że to są ci, którzy teraz w Polsce wkraczają na rynek pracy, gdzie stwierdzili oni, iż aby tak dobrze im się żyło, no to na start oni oczekują 7,5 tysiąca złotych miesięcznie wypłaty. No i ten speaker w RMF-ie tak troszkę prześmiewczo przedstawiał tą informację, Określił to takim komentarzem, że kurde, dzieciaki, zapytajcie swojej mamusi i tatusia, ile oni zarabiają i ile czasu zajęło im dojście do tego typu zarobków, które z pewnością wiązało się z podnoszeniem kwalifikacji i ciężką pracą, aby takie 7,5 tysiąca miesięcznie osiągnąć. Dało mi to dużo do myślenia, zaraz powiem dlaczego, no ale stąd też ten mój pomysł i, i to zastanawianie się w ogóle nad tym. Jak to z tymi różnicami między nami jest? A wydaje mi się, że to jest właśnie pierwsza różnica, na którą należałoby zwrócić uwagę. I moim zdaniem, właśnie tą pierwszą różnicą jest fakt, że młode pokolenie Polaków oczekuje stosunkowo wysokich zarobków na start. Osobiście uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli rzecz jasna idzie za tym jakaś kompetencja, jakaś wartość, którą te osoby na rynek pracy wnoszą. Natomiast jeżeli pomyślimy o Brytyjczykach, o Anglikach, pewnie też chcieliby zarabiać jak najwięcej. Natomiast najniższa krajowa w Wielkiej Brytanii pozwala każdemu zarobić tyle, że można spokojnie wyżyć. W dwóch filmach na kanale już poruszaliśmy ten temat, sprawdzaliśmy, czy da się to zrobić. Uważam, że udowodniłem tymi materiałami, że się da. Więc można, moim zdaniem, spokojnie stwierdzić, że za najniższą krajową, a więc. No, Niżej nie da się zarabiać, czyli nieważne, czy mam kwalifikacje, czy nie mam, czy będę wykonywał najprostsze prace, to zawsze mam tą gwarancję, że zarobię tyle, że będę miał na spokojne, godne życie. I tutaj pojawia się różnica, bo wydaje mi się, że z tego właśnie powodu, na jakiej pozycji znajdują się młodzi Anglicy, nie mają oni aż takich oczekiwań no bo po prostu nie muszą ich mieć. Z drugiej zaś strony, jeżeli najniższa krajowa w Polsce to 3200 zł miesięcznie, a nauczyciele po sporych podwyżkach zarabiają około 5000, jak tam się postarają, no to można stwierdzić, że tysiąca to jest niebagatelna kwota. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat. Druga różnica, czym Polacy różnią się od Anglików, to stanie w kolejkach. Można powiedzieć, że stanie, czekanie w kolejce to jest narodowy sport Anglików. Jak to wygląda u nas, Polaków? Oczywiście, zgoła inaczej. Uważam po tych paru dniach pobytu w Polsce, że Polacy nienawidzą stać w kolejkach i zrobią wszystko, aby znaleźć się na początku tej kolejki. Pewnie możemy tutaj pozwolić sobie na dwa, trzy słowa obrony naszego narodu, ponieważ nie jest tajemnicą, że jeszcze do niedawna w poprzednim ustroju ludzie musieli w tych kolejkach wyczekiwać od świtu do zmierzchu, a często kończyło się to i tak na niczym. Więc może mamy gdzieś taki zaczątek po prostu w naszych genach, który powoduje wstręt dostania w kolejce. No i mam na to tutaj dwie ciekawe historie, które w Polsce zdążyły mi się przydarzyć. Pierwsza, gdy byłem u lekarza, czekałem w kolejce i były takie dwa krzesełka zaraz przy wejściu do gabinetu lekarskiego, a kawałek dalej za rogiem, była taka bardzo wygodna kanapa. Stwierdziłem, no przecież. Jestem umówiony na daną godzinę, no to nie muszę siedzieć przy samym gabinecie. Nikogo tam wtedy jeszcze nie było, więc usiadłem sobie wygodnie na tej kanapie. W międzyczasie, gdy oczekiwałem na swoją kolej, no to przyszedł pan, który był umówiony po mnie, no bo słyszałem, jak się tam bukował na recepcji e, i miał wizytę po mnie. No więc usiadł sobie tam na tych krzesełkach zaraz przy gabinecie, no i gdy tylko drzwi gabinetu się otwarły, to wparował tam przede mną. Co tu więcej mówić? Dałem się wykolegować. Druga historia. Gdy byłem na zakupach w Biedronce, to pokusiłem się o pewien mały eksperyment społeczny. Powtórzyłem go dwa razy, więc może nie jest to duża próba badawcza, ale dajcie znać pod swoim w komentarzu, jakie wy macie z tym doświadczenia. No bo jeżeli w Wielkiej Brytanii idę sobie do marketu, Tesco, Lidl, nieważne, i mam ze sobą na przykład jedną butelkę wody, staję w kolejce i przede mną jest gość, pani, którzy mają pełny koszyk zakupów, to jest to prawie pewne. Że ta osoba spojrzy na mnie i mnie przepuści. No bo mam tam jedną rzecz, więc co jej to robi za różnicę. Więc ja stoję w Biedronce z jednym energetykiem w ręce. Mogłem iść do kasy samoobsługowej, gdzie nie było kolejki, ale zauważyłem, że jest gość, który stoi z pełnym załadowanym koszykiem, jako ostatni w kolejce, więc stwierdziłem, że sprawdzam. Stanąłem za nim z tym energetyczkiem. On na mnie spojrzał, odwrócił się i stał dalej. Poczekałem jeszcze chwilę, może. Ktoś tam kontemplował, czy warto tego gościa przepuścić, czy nie, ale reakcji nie było. No więc poszedłem do kasy samoobsługowej i tak sobie poradziłem. Nikogo nie chcę tutaj w żaden sposób krytykować, może ktoś inny by mnie przepuścił, natomiast no myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że nie lubimy stać w kolejkach. Kolejna różnica, numer trzy, to fakt, że my, Polacy, nie jesteśmy względem siebie uprzejmi, szczególnie gdy się nie znamy. I zaraz poleci tu fala hejtu, że co ja gadam, że krytykuje nasz naród, że Anglicy są świetni, a my nie. Absolutnie tak nie myślę. I z każdym przyjazdem do Polski zauważam zmianę na lepsze. Jest coraz więcej kultury, coraz więcej uprzejmości, nawet w urzędach, czy na stacji benzynowej, czy gdziekolwiek, po prostu z gościem, którego mijam na osiedlu. Natomiast myślę, że nadal. Nie brakuje nam buraków, takich gości, którzy po prostu myślą, że wszystko im się należy, zawsze powinni wszystko dostać, i wara, jeżeli myślisz inaczej. Pewnie każdy z was doświadczył podobnego zachowania. Nie mówię, że tylko w Polsce, ale zauważam, że jednak jest to w pewnym sensie jeszcze nasz przywar. No, co do Anglików, wiadomo, oni są uprzejmi już wiele razy w filmach rozmawiałem. Na temat tego, jak ta uprzejmość tak naprawdę jest interpretowana, czy to jest szczere, czy nieszczere, jakie są intencje, ale nie można im zarzucić tego, że nie są uprzejmi, nawet jeżeli to by było tylko i wyłącznie na pokaz i pod publikę. Kolejna różnica, numer cztery, którą zauważam, to fakt tego, że Anglicy mają poczucie wyższości i ważności własnego narodu. I to się przejawia w wielu rzeczach, ale również w tym, że jest takie przekonanie, że to, co brytyjskie, to świetne wśród Anglików i generalnie Brytyjczyków. Uważam, że nam tego trochę brakuje. Nie mówię, że w Polsce brakuje patriotów, nie mówię, że brakuje ludzi, którzy doceniają to, że są Polakami, ale mamy taki kompleks, który powoduje, że często myślimy, iż to, co zagraniczne, to lepsze niż to, co polskie. Może nie dotyczy to jedzenia, szczególnie w obecnej sytuacji. Wiemy, co się dzieje. Natomiast są pewne obszary handlu, gospodarki, gdzie wielu ludzi nadal uważa, że to, co polskie, to słabe. Anglicy w żadnym wypadku by tak nie pomyśleli. Możemy pewnie przytoczyć przykład chociażby samochodów elektrycznych, tak? Pewnie każdy wybrałby Teslę nad ten polski model. Nie wiem w ogóle, czy to w końcu jest produkowane, czy nie, ale pewnie znaleźlibyśmy wiele takich obszarów, gdzie po prostu sami o sobie myślimy, że jesteśmy gorsi, a to, co za granicą, to lepsze. Ja z całej siły namawiam, żebyśmy się tego poczucia wyzbyli, ponieważ powinniśmy być dumni z tego, co polskie. No, a na sam koniec, jako pozycję numer 5, przygotowałem taką różnicę. Ciężko mi ją jakoś jednym zdaniem podsumować, więc po prostu wytłumaczę o co mi chodzi. Gdy idę sobie teraz na przykład tym chodniczkiem, załóżmy, że on by był o połowę węższy, i z drugiej strony nadciągałem ludzie, którzy również chcą przejść. No, to w jakiej Brytanii to jest normalne. Że w zasadzie jedna i druga strona się zatrzyma i jeszcze przeprosi tą pierwszą stronę, niejako że w ogóle stanęła jej na drodze. To jest naturalne. Ja już przesiąknąłem tym do tego stopnia, że jak ostatnio byłem tutaj w Polsce w Lidlu, i no tam, wiadomo, jakiś towar rozłożony, czy ciężko się przecisnąć przez alejkę. Więc stanąłem, przepuszczając osobę, która szła z naprzeciwka, i powiedziałem: Przepraszam. To ta osoba z pełnym zdumieniem spojrzała na mnie i powiedziała: Ale nie ma za co. No Więc jest to swego rodzaju taki. Element kulturowy, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, że no, nawet jeżeli tak naprawdę to ktoś tobie stanął na drodze, to z kultury, z uprzejmości go puszczasz i jeszcze w zasadzie nawet przepraszasz za to, że tam jesteś. No, chyba jednak tutaj jeszcze troszkę nam brakuje rozwoju tej uprzejmości, abyśmy mogli być również na takim poziomie. Jednak jeszcze raz powtarzam, że ten materiał w żadnym Wypadku nie ma na celu krytykowania nas Polaków. To są po prostu moje przemyślenia po kilkudniowym pobycie w Polsce i obserwacjach. Nie było mnie tu już spory kawałek czasu. Wiem, że za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, to coś się zmienia przeważnie na lepsze. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast mój kanał. Polega na tym, aby wykazywać te różnice, aby pokazywać Wam, porównywać, jak wygląda życie w różnych zakątkach tego świata. I żebyśmy mieli jakikolwiek punkt odniesienia, no to chyba naturalnym jest, że będę to porównywał do nas, Polaków. A wszystkim z pokolenia Z i nie tylko życzę, żeby zarabiali 7,5 albo i 10, albo i 15 tysięcy miesięcznie, ile tylko im potrzeba. Niech Polska się rozwija, niech goni i niech przegania inne zachodnie kraje. I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten materiał. Jeżeli Ci się spodobało, to wbij lajka. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to kliknij guzik subskrybuj, bo nic Cię to nie kosztuje. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!